Teraz raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Powiem wam tak zupełnie w zaufaniu, że cieszę się, że Rojas taki festiwal zrobił. Przyjechaliśmy z Wolsztyna, to jest Wielkopolska, nazywamy się Ludziki. W składzie czteroosobowym, Buła, Mati, Mruwa, Korek. Powiem tak, że trzy kawałki zagrane, kiedy zespoły grają po sobie, to jest trochę mało, żeby jakoś poczuć klimat i rzeczywiście się zafascynować jakoś zjawiskiem muzycznym. Piotr Kwadera. Piotr Kwietniewski, blisko Opola. Z Łodzi przyjechaliśmy. Znaczy Piotrek jest z Kielc, oryginalnie. Nie z Kielc, ale mieszkam w Łodzi. Tak, jesteśmy z Łodzi, Wrocławia i Lublina ogólnie. Ja nie mam doświadczenia jakby w braniu udziału w takich konkursach, takich przeglądach. To był mój pierwszy raz, kiedy miałem kogoś oceniać w taki sposób. Cześć, jesteśmy Shiny Beats, Shiny S i Shiny B z Polski. Z Trójmiasta, dokładnie z Gdańska. Uczestniczyłem w paru takich przeglądach, w paru konkursach i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że poziom był niezły, naprawdę. Wiecie mi się, kiedy przegryza barki. Mówię owszem, wszędzie wobec, oficjalne, koniec. Przecież nic nie opiszę, skoro nic nie opadło. Cześć, jestem PCDV, przyjechałem z Częstochowy. Ani specjalnie się nie zesrałem,
ani też nie było jakiegoś takiego, wiesz, fatala. Nazywamy się Merkaba, jesteśmy z Warszawy, gramy od 2007 roku, mniej więcej. To co gramy, to nie wiem, czy można określić jako mieszankę różnych gatunków. Czasem brzmiemy trochę postmetalowo, czasem trochę jazzowo. W Polsce jest akurat tak, że bardzo często, bardzo rzadko zespoły startujące mają wszystko od razu. To znaczy mają jakąś wizję, która jest oryginalna, a jednocześnie mają warsztat, który im pozwala tę wizję przedstawić na scenie. Cześć, nazywamy się Vermons i przyjechaliśmy z Częstochowy. Jest dla mnie o tyle ciekawym miejscem, że ja mam jako dziennikarz dosyć trudne wybory przed sobą w ciągu roku, bo mogę jechać na festiwale i na koncerty wykonawców, których już widziałem i bardzo ich lubię i wiem, że wiem jak będzie na koncercie, a mogę wybrać miejsce, które dla mnie z takiego zawodowego punktu widzenia będzie bardziej kształcące. To jest Krzysztof Kielak. Tomasz Barski. No i my przyjechaliśmy generalnie z Wrocławia. Powstaliśmy właściwie jako koncept już 2 lata temu. We dwóch założyliśmy ten projekt. No ale jako zespół, który też teraz mogliście oglądać, istnieje dopiero od 2 miesięcy. Odbywał się demokratycznie i jest wynikiem głosów wszystkich nas, wszystkich 5. Bardzo podobało mi się 2 wykonawców. Obydwaj ci wykonawcy nie
preferowali moich upodobań, natomiast przekonali mnie i skupili moją uwagę. Przeszło dwóch kandydatów, na których głosowałem. Myślę, że wszystkie z tych trzech zespołów mają wizualnie przynajmniej i też dźwiękowo na tyle dużo doświadczenia, że ich to upoważnia do tego, żeby grać i otwierać scenę eksperymentalną, scenę T-Mobile'a.